Kasiemka, witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco w moim kolejnym filmiku. Dzień za dniem leci jak, nie wiem, tak szybciutko. Człowiek nie może się wyrobić. U nas non-stop coś się dzieje. Byłam, kiedy to ja byłam? Wczoraj? Przedwczoraj. Byłam na urodzinkach w takiej bawialni. Jeszcze nie umieściłam, dopiero umieszczę. Albo najpierw umieszczę ten filmik, a dopiero ten, co teraz nagrywam. Byliśmy w bawialni na urodzinkach z Oskarkiem i było naprawdę bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, bardzo zadowoleni wszyscy, także fajnie. A w niedzielę idziemy na następne urodziny, także non-stop jakieś imprezy nam się szykują. Dzisiaj dzieciaki mają dodatkowe zajęcia, a Hanie i Charlotte biorę na tańce. Jutro mają dzieci wolne w szkole. Wyobraźcie sobie, że miały teraz tydzień wolnego. 2 dni do szkoły idą, czyli wczoraj i dzisiaj, a jutro mają dzień wolny, tylko 1 dzień wolny. To nie mogli już tak zrobić, żeby te 3 dni mieli pod rząd wolne. No bez sensu. A we czwartek dopiero pójdą. Nie wiem, dla mnie to jest właśnie niezrozumiałe tutaj w Anglii, te ich metody. No ale dobra, nieważne. Był u nas pan z Kansilu, bo jakiś czas temu dzwoniłam, żeby przyszli, zobaczyli tam dach, bo troszeczkę chyba przecieka, tam wilgoć się łapie i po prostu mieliśmy zawilgoconą ścianę. No i mówię, nie chcę, żeby z tego się jakaś plej zrobiła. Pokazała mu tam cały dom i tak dalej, także porobią te rzeczy. Teraz ten Kansil to w ogóle inna firma przejęła. No niestety Kansile bankrutują, pieniędzy nie mają na nic. No i u nas, nie wiem, jakieś 2 lata już inna firma działa. Także ten pan naprawdę bardzo, bardzo taki sumienny, widać, dobrze robotę robi. No i tak od słowa do słowa mówi, że jest bardzo, bardzo zadowolony teraz, że są nowi właściciele. Przepraszam, że pralka wiruje w tle, Charlotka śpi teraz. No, także idę zaraz na tańce z dzieciakami. Oskar zostaje dłużej w szkole. No, z Miśkiem pojedziemy, bo jest taki dosyć wiatr, wiecie? Więc nie chcę, żeby dzieciaki zawiało. No, Misiek teraz pojechał na zakupy do Lidla. A ja tak, wiecie co, tak sobie myślę, mówię, kurna chata, co to w tej Polsce się dzieje? Coś niesamowitego. To znaczy, ja to już przewidziałam dużo, dużo wcześniej, mówiłam Wam nieraz w filmikach, ale szczególnie to na Facebooku jakieś tam posty pisałam, że będzie kiedyś tak, że zobaczycie, będzie jakiś problem z żywnością, albo coś zatrutego, albo w ogóle żywność organiczną, wszystko zlikwidują, że nie będzie ani jedzenia mięsa, bo po prostu te wszystkie farmy zwierzynę powybijają i po prostu tego nie będzie. Ziołolecznictwo też może być zabronione. No widzicie, lasy wycinają, także no wszystko idzie w tą stronę. Ten zielony ład cały. No i widziałam te filmiki z tymi kontenerami z Ukrainy. Te terminale całe, widziałam te filmiki, przerażające to jest, a najgorszy to był ten filmik, jak tam jeden Ukrainiec zbeształ Polaków i w ogóle wytarł tyłek tym flagą naszą polską. No śmieją się nam w oczy, śmieją się nam w oczy. Ja tam nie jestem zdziwiona, bo po prostu wiedziałam, że tak będzie prędzej czy później. Widzicie, widzicie, jak to jest? Jak dziękuję za pomoc. Być może, nie wiem, może go ktoś opłacił, żeby tak robił też. Ale tak czy tak powiedział, że Polska będzie zniszczona, przestanie istnieć. Nie, no, nie będę się wypowiadała na ten temat, ale po prostu krew się w żyłach aż buzuje. No, no i co?
co będziemy robić jeszcze później, to nie wiem. Także cieszę się, że ten robotnik przyszedł i nam te wszystkie usterki porobią. Dzisiaj większość zrobił, a reszta to musi jakaś ekipa przyjść do tego, bo on się tylko tym zajmuje. No, ale musieliśmy 3 miesiące czekać. Pytam się, czemu tak długo? On mówi, że teraz tak jest wszędzie. To nie tylko u nas. On sam pracuje w Kansilu i jego żona też tam się zajmuje takimi rzeczami. Także razem pracują w tym miejscu. I sami, jak mieli jakąś usterkę, no to w sumie mogliby po znajomości szybciej załatwić, ale też musieli czekać około 3 miesięcy, więc no. Tak to jest. Myślałam, mówię, czy ja po prostu coś mi się pokićkało i nie usłyszałam, może pukał, ale nie zostawił żadnej kartki, a to była 2 tygodnie były, odkąd mieli przyjść, a dopiero po 2 tygodniach przyszli. No. Także nie zostawili żadnej wiadomości, nic, że przejdą później i teraz czekaj. Niektórzy sobie nawet muszą wziąć wolne od pracy, wiecie, a tu ktoś nie przyjdzie, nie da znać i tak nagle dzisiaj znienacka, ni z gruszki, ni z pietruszki. Ja dzisiaj, tak mnie dzisiaj głowa bolała i mówię, położę się na chwilę. Misiek zawiózł dzieciaki do szkoły. Ja mówię, no chociaż na pół godziny się położę, bo mnie tak głowa strasznie bolała. Jak ktoś puka, no patrzę, a to właśnie ten facet. No on mówi, to mogę w innym dniu. Mówię, nie, proszę teraz, mówię, w innym dniu, to potem będę musiała czekać nie wiadomo ile, wiecie jak to jest, więc mówię, nie, niech od razu to robi. Także nam wymienią wiatraczki, bo te wiatraczki naprawdę tak słabo chodzą i żeby się ta wilgoć nie tworzyła ani nic, no widział też, że mamy swoje sprzęty, bo kupowaliśmy ten odwilżacz powietrza. Naprawdę tyle wody się gromadzi, czy jak gotujemy, czy jak się kąpiemy, czy cokolwiek, to tyle wody się tutaj gromadzi. Przez kilka godzin to po prostu pełniutki pojemnik, pełniutki pojemnik. Także wiecie, nawet przecież my wietrzymy, tak? Ogrzewamy, wietrzymy. I wiecie, jakbyśmy tego nie robili, to byśmy mieli na szybie, a mamy nowe okna z tymi mikrowentylacją. Nic nie pomaga. W ogóle Polska, a Anglia to pod tym względem naprawdę się różni. Więc na szybach, w kącikach, czy tak na dole okna, to właśnie była taka lekka para, a teraz nie ma. Nie ma, bo naprawdę ten odwilżacz powietrza robi robotę. Oprócz tego mamy suszarkę elektryczną. Oprócz tego mamy ten wywiew, tak? Okap, jak się gotuje, a tutaj w Anglii nie mają okapów, takich rzeczy. Więc mówię Wam, ten co mamy, wiatraczek w kuchni czy w łazience, to tak kiepsko chodzi i hałas jeszcze robi na dodatek. Więc zrobią to wszystko i nam wymienią. Bardzo się cieszę. No dobra, kochani, na razie będę kończyć. Może Wam szybciutko pokażę, co mi się kupił. Ja już sobie to upatrzyłam jakiś tydzień temu, czy 2 tygodnie temu i mówię, jakby było, to weź mi jednak tą rzecz. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Bardzo fajne i z promocji, z o połowę ceny chyba, z 18 funtów na 8 mniej więcej, jakoś tak. Zaraz Wam pokażę, co mi kupił w Tesco. Tak szybciutko Wam tylko pokażę. To jest taki bluzo szlafrok, czy jak to się tam nazywa. Długie zakolanko, cieplusieńkie i mówię, jak jest promocja, bierz to. To jest w ogóle dla takich dużych dziewczyn, no ja nie wiem, 14-15 lat, ale to jest na mnie dobre. To jest na mnie dobre, więc wiecie, to jest dosyć szerokie. Nie jest to typowy szlafrok, taka bardziej bluza, także widzę, że tutaj Angielki chodzą, kochani, w tym właśnie gdzieś do szkoły, czy gdzieś na jakieś dodatkowe zajęcia, czy dziewczynki w
takie coś ubierają, jak gdzieś tam idę na ten taniec, to widzę, wiecie. No bo to można, wiecie, po domu nosić. Nie wygląda to typowo jak szlafrok. No, ale tak człowiek się czuje tak cozy, wiecie. No, komfortowo po prostu. A mnie dzisiaj, kochani, wzięło na rosół z ziemniakami. To był smak dzieciństwa. Dużo osób je raczej z makaronem, ale jak pamiętam te czasy u mojej babci od strony mamy, jak się jeździło na wieś, to naprawdę często jadłam właśnie ziemniakami, ale takimi, wiecie, wykopanymi z ziemi, świeżutkimi. Oczywiście takie, które nie były zielone, tylko takie dojrzałe, ale naprawdę one całkiem inny miały smak i zapach. To już nie te same ziemniaki. No hej, przyszłam właśnie do klubu z dzieciakami, z dziewczynkami, bo Oskarek ma inne zajęcia dodatkowe. Oskar ma dopiero jutro gimnastykę. No i co chciałam powiedzieć, jak widać na tle jest bilard, ale to nie jest bilard, to inaczej się nazywa, to też nie jest snooker podobno, tylko jeszcze coś innego. Ale podobnie jak w bilard się gra. No i co, kochanie? Tak sobie dziewczyny świetnie radzą. Szalotka to jest taka komiczna, powiem wam. Ma 2 latka ponad, ale naprawdę całkiem nieźle i ten taniec wychodzi. Może kiedyś wam pokażę, tylko że przykryję twarz. A ja cichaczem wyszłam sobie z sali, bo mam teraz moment na Raffaello. Uwielbiam Raffaello. Ale wiecie, no nie chcę dzieci faszerować słodyczami, ale mam taką ochotę na Raffaello, a dostałam to na walentynki, bo ja zawsze na walentynki to mam Raffaello. Zresztą nie tylko na walentynki. Tak bez okazji dostaję Raffaello, czy tam jakiś Ferrero Rocher, czy coś. No i widzicie, mam na sobie tą bluzę i jest taka komfortowa. Naprawdę, ona jest jeszcze taka długa, wyglądam jak w koszuli nocnej, ale o to chodzi, żeby się czuć na luzie. To jest taki oversize. Widzicie, to na dziewczynę 14-15-letnią, a ja mam rozmiar 12, a nieraz 16 nawet. Hello! Tutaj właściciel mnie przyczaił. Znaczy nie właściciel, tylko ten pan portier. Bardzo się, powiem wam, polubiliśmy, zawsze sobie tutaj żartujemy, jak przychodzę. No, także spoko. Może kiedyś sobie zagram partyjkę. Pokażę mi, jak się tutaj gra w tego bilarda. No, dobra, mam chwilę. To sobie skosztuję tego Raffaello. No. Piszcie, co u was, jak się macie, jak się czujecie i w ogóle. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. No. No dobra, kochani, to nic. Na razie kończę. A nie, jeszcze chciałam wam o jednej rzeczy powiedzieć. Powiem wam, że rozmawiałam sobie z jedną z mam tutaj pod szkołą i powiem wam, że ona chorowała przez prawie 3 miesiące, nic jej nie pomagało. Była 2 razy u lekarza i 2 antybiotyki brała, nic jej nie pomagało. Męczyła się kobieta ponad 2 miesiące, prawie 3. No ja jej powiedziałam, żeby jedną rzecz sobie zamówiła. Oficjalnie to nie jest to antybiotyk, ale tak nieoficjalnie, no nie chcę tutaj reklamować i mówię, spróbuj sobie tego. Powiedziałam jak i co i jak, zamówiła sobie i mówi, Ewelina, nie wierzysz, nie uwierzysz, nie musiała nawet jechać do swojego państwa, mówi, że jej to pomogło, pomogło jej w momencie, więc no. Nie tylko jej, kilku osobom pomogło. Także jak będziecie chcieli wiedzieć, to wam powiem, co to jest. Tylko nie chcę tego mówić na YouTubie. Po prostu w jakiejś tam wiadomości na e-maila. Podam wam mojego e-maila, to możemy się wymienić e-mailami. Widzicie. Także to jej pomogło. W mig. A miała taki ból w klatce piersiowej, wiecie, tak zapalenie płuc czy oskrzeli. Nie, to było zapalenie płuc. No i nic jej nie pomagało. I ta flegma, to wszystko w niej się działo. No.
Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, kochani, to zapisała się na zumbę, była już chyba tam kilka razy i ciągnie mnie ze sobą, żebym z nią jeździła na tą zumbę, na zumbę. W poniedziałki to jest, to co to wczoraj było? Dzisiaj jest wtorek, wczoraj właśnie była ta zumba, no ale za późno się dowiedziałam. I wiecie co, zastanawiam się nad tym, muszę z Miśkiem pogadać. To jest o godzinie 5 po południu, wiecie, póki on na przykład jeszcze do pracy nie chodzi, to mogłabym skorzystać. 11 funtów kosztuje chyba 45 minut czy godzina czasu jakoś tak, także nie jest źle, raz w tygodniu mogłabym, dlaczego nie, więc 11 funtów to kosztuje i bym sobie na taką zumbę poszła. Ja bardzo lubię tańczyć. Jeszcze w grupie z dziewczynami fajnie by to, wiecie, było. No, trochę bym miała też relaksu z kobietkami innymi, wiecie jak to jest. Ja sobie w domu tańczę często, ale mimo wszystko, wiecie, tak jak człowiek nigdzie nie wychodzi, ja zawsze miałam pełno koleżanek, pełno znajomych, jak mieszkałam w Polsce, całkiem inne życie jest w Polsce, wiecie. Jakoś dużo znajomych, dużo koleżanek, rodzina, także całkiem inne życie jest. Ja zawsze jak jadę do Polski, to się ładnie ubiorę, pomaluję, wiecie, a tutaj jakoś tak mi się nie chce, no bo co, będę się super malowała, stroiła, no i co, żeby wyjść z dzieciakami do szkoły, czy gdzieś do lasu, czy do parku, wiecie o co chodzi. A w Polsce to jakoś tak inaczej jest. Więc mówię, nie wiem, kto wie, może skorzystam z tej okazji. Miałam w ogóle dzisiaj sobie trochę pobiegać, ale ten pan przyszedł, wiecie, do tego, z tego kancelu, więc pół dnia zeszło. No. Więc jutro dzieci mają wolne, to jutro. Jutro sobie wyjdę, Misiek zostanie z dzieciakami, a ja sobie pobiegam z rana. Taki mam plan. A co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie chcę też, wiecie, tak nastrajać się, że to musi być. Ja nie lubię takiej presji. Postaram się, po prostu postaram się. No, ale z tą zumbą byłoby zarobiście. No, to jest w samym centrum, więc trzeba sobie dojechać, ale ją syn podwozi, więc jednym transportem byśmy mogły sobie razem jechać. Także zobaczę, może w przyszłym tygodniu się zbiorę. No, trzymajcie kciuki, kochani. A na razie póki co kończę. No właśnie, skończyłyśmy zajęcia i ten. Jestem tutaj teraz w takiej przebieralni i tutaj jest też kibelek, ale powiem wam, że tak wali tutaj z tych rur okropnie. Coś powinni z tym zrobić. To nie pierwszy raz, powiem wam. Dziewczynki, już gotowe jesteście, bo tata zaraz podjedzie. Za 5 minutes. Także... Co chciałaś? Nie, żadnych skitelsów. Powiem wam, że skitelsy tak w ogóle to mają tyle trucizn. One są takie dobre, one są takie smaczne, kolorowe, ale mają tyle trucizn, że się w pale nie mieści. Dobra, kochani. Raz na jakiś czas sobie oczywiście można zjeść, czemu nie, ale nie za często. Dobra, idziemy, dzieciaki. Ubrana? Przemieniaj buciki.